Radio Wnet, www.wnet.fm. I mamy połączenie telefoniczne z doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwszy dzień szczytu europejskiego, co przyniósł? No jakichś przełomowych ustaleń nie przyniósł. W zasadzie te rozmowy zdominowała sprawa Brexitu i pani May uzyskała tylko tyle, że jest zobowiązanie 27 krajów członkowskich, że ten stan dotyczący przebywania całego Zjednoczonego Królestwa, tak zwanej Unii Celnej, będzie trwał stosunkowo krótko. Kraje te zobowiązały się, że szybko wynegocjują umowę handlową pomiędzy Unią 27 i Wielką Brytanią. Być może jest to taki dodatkowy atut, który pomoże pani May w styczniu przeforsować tę umowę rozwodową w brytyjskim parlamencie. No ale trudno powiedzieć, czy to przekona choćby posłów z jej partii. Jak wiemy, kilkudziesięciu posłów z jej partii chce głosować przeciwko tej umowie. A dlaczego ta umowa celna jest taka ważna? No to przebywanie w Unii Celnej daje możliwość, żeby nie powstała granica pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Domagała się tego właśnie Republika Irlandii, więc jedynym wyjściem na ten okres przejściowy było przebywanie całego Zjednoczonego Królestwa w Unii Celnej. Tyle tylko, że to oznacza, że całe Zjednoczone Królestwo jest jednocześnie w jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no a tego Brytyjczycy nie chcą. No i mówiąc szczerze, obawiają się, że ten właśnie stan przejściowy, który jest zapisany w tej umowie do roku 2020, a być może nawet 2021, może trwać jeszcze dłużej, że Unia 27 nie zgodzi się na szybkie wynegocjowanie porozumienia handlowego. No więc sama umowa brexitowa nie jest zmieniona. O to trochę zabiegała pani May. Natomiast taką dodatkową deklarację dostała, nie wiem, czy jest ona na piśmie, czy to jest deklaracja ustna, tych informacji nie mamy. No i z tym będzie musiała wrócić do Wielkiej Brytanii i próbować przekonywać posłów w Izbie Gmin, żeby jednak za tym porozumieniem brexitowym głosowali. Szczyt Unii Europejskiej też podtrzymał sankcje dla Rosji i stwierdził, że kolejny budżet Unii Europejskiej zostanie przyjęty jesienią 2019 roku. No tak, to jeżeli chodzi o budżet, to należało się tego spodziewać, te rozbieżności pomiędzy krajami północy i południa, czy wschodu i zachodu były tak duże, że trudno sobie było wyobrazić, żeby zostały usunięte, no najdalej do kwietnia tego roku, ponieważ do tego momentu będzie pracował jeszcze obecny parlament, a ponieważ parlament jest władzą budżetową, więc musiałby uczestniczyć w tym porozumieniu, więc tego czasu jest bardzo mało. No i może dobrze, że przestaniemy żyć w iluzji, bo parlament przygotował dwie rezolucje dotyczące tego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że Rada w takim razie zdecydowała, że ten budżet przyjmie już następny parlament i najprawdopodobniej następna komisja, bo jeżeli jesień 2019 roku, to na pewno będzie to nowy parlament i wszystko wskazuje na to, że będzie to nowy skład Komisji Europejskiej. A ta niezgoda między wschodem i zachodem na czym polega? No przede wszystkim nie było chętnych do wypełnienia luki po Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była i ciągle jest, bo ciągle jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej do końca marca przyszłego roku. Była płatnikiem netto, mniej więcej płaciła około 13 miliardów euro więcej niż z budżetu unijnego uzyskiwała. A więc jeżeli mówimy o siedmioletnim przyszłym budżecie unijnym, to chodzi o kwotę mniej więcej 80
miliardów euro. No i nie było i ciągle, jak rozumiem, nie ma chętnych, żeby wypełnić tę dziurę po Wielkiej Brytanii. No i druga rzecz to jest to przyjęcie nowych priorytetów, między innymi zwiększenie nakładów na ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To był także postulat krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wiadomo, że ta granica nie jest pilnowana, stąd te fale imigracji, które wstrząsnęły całą Europą. No więc te nakłady muszą być większe, no więc skoro jest luka po Wielkiej Brytanii, skoro pojawiają się nowe priorytety, no to nie ma innego wyjścia, tylko ograniczać wydatki w dotychczasowych politykach, a te dwie najważniejsze pochłaniające 70% unijnych środków to polityka spójności i wspólna polityka rolna. Więc Komisja Europejska zaproponowała cięcia w obydwu tych politykach, no i co tu się dużo oszukiwać, ponieważ w dużej mierze z obydwu korzystają kraje Europy Wschodniej, więc koniec końców doszło do tego, że wspomaganie krajów południa Unii Europejskiej, tych starych krajów unijnych, miało pochodzić ze środków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więc tego nie da się złożyć tak szybko. No i wszystko wskazuje na to, że jednak przywódcy uznali, że mają za mało czasu, żeby to porozumienie wypracować. Czyli jak premier Mateusz Morawiecki mówił w Sejmie 12 grudnia o tym, że ten nowy budżet Unii Europejskiej będzie dobry dla Polski, to mówił o swoich życzeniach, a nie o faktach. No, premier Morawiecki miał za sobą, i to jest ważny atut, bo ten atut nam nie ucieknie, to porozumienie, które zawarło aż 15 krajów, mianowicie chodzi o ten Klub Przyjaciół Spójności. Przypominam, że w Bratysławie zupełnie niedawno było to spotkanie. Tam uczestnikami tego spotkania były zarówno kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak i kilka krajów Europy Zachodniej i wspólnie zawarły porozumienie mówiące o tym, że ten przyszły budżet nie może mieć poważnych cięć właśnie w polityce spójności. Jak rozumiem, przywódcy tych krajów podpisali to porozumienie i teraz będą go bronić, więc ten atut nie zniknie. Także jesienią, wtedy kiedy będą trwały, jak słyszymy, ostateczne negocjacje dotyczące przyszłego budżetu. I premier, przemawiając w Sejmie, mówił właśnie o tym, że skoro 15 krajów na 27 chce zachowania dotychczasowej polityki spójności, no to wszystko wskazuje na to, że mają dużą szansę, żeby to przeforsować. Ale jak można zachować dotychczasową politykę, jeżeli możemy wymieniać kraje, które są zadłużone do granic możliwości, bo i Francja, a teraz prezydent Macron jeszcze więcej pieniędzy chce wydać, i Hiszpania, i Portugalia, i Włochy, i już nie mówiąc o Grecji, to są państwa, które właściwie ich nie stać na Unię Europejską. No pewnie to za dużo powiedziane, choć pan redaktor ma rację. No, wszystkie te kraje, które pan wymienił, odznaczają się bardzo niskim wzrostem gospodarczym, a w konsekwencji mają kłopoty w sektorze finansów publicznych. No bo jeżeli mamy do czynienia z niskim wzrostem gospodarczym, prawie zerowym, to nie ma przyrostu wpływów podatkowych i tym samym relacja ich długu do PKB się powiększa. To jest zupełnie inaczej niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, no i dlatego coraz częściej powinniśmy być stawiani jako wzór pokazujący, że można się szybciej rozwijać nawet w trudnych czasach, można realizować na dużą skalę wydatki społeczne i jednocześnie poprawiać sytuację w finansach publicznych. Tak jest dokładnie w Polsce. Myślę, że premier Morawiecki, nie znam oczywiście szczegółów przebiegu dyskusji, ale myślę, że ten argument podnosił i że to nie my powinniśmy być pouczani przez takich przywódców jak prezydent Macron, tylko dobrze byłoby, żeby pan prezydent Macron skorzystał z tych rozwiązań, które są stosowane właśnie między innymi w Polsce, na Węgrzech. Zresztą większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej rośnie, ich gospodarki rosną zdecydowanie szybciej niż starych krajów unijnych, w tym w szczególności krajów euro. No dość powiedzieć, że nasz wzrost gospodarczy w tym roku będzie 3 razy szybszy
niż krajów w strefie euro. To też jest odpowiedź na te postulaty naszej opozycji, między innymi Grzegorza Schetyny, czy Nowoczesnej, czy partii pana Petru. Wszyscy oni twierdzą, że jak najszybciej powinniśmy przyjąć tę walutę. To, co się dzieje przez cały rok 2018, tylko potwierdza, że powinniśmy pozostawać możliwie jak najdłużej przy własnym pieniądzu, bo pozwala on się nam właśnie rozwijać znacznie niż w tych krajach. Ale to jest niepokojące zdanie, powiedział pan, możliwie jak najdłużej. Czy ktoś wywiera na Polskę presję, żeby przyjęła... Nie, panie redaktorze, ja tylko przypominam, że w porozumieniu akcesyjnym my zaakceptowaliśmy, że kiedyś przyjmiemy wspólną walutę. Szczęśliwie nie ma tam podanego terminu, więc możemy przy niej być daleko dającej się przewidzieć przyszłości. To jest nasz poważny atut, że jeszcze bardzo długo będziemy mogli się posługiwać swoją własną walutą. Zresztą pan premier Morawiecki mówił na ten temat, czy odpowiadając na pytanie opozycji, dlaczego nie zgłaszamy tego akcesu, powiedział, że to będzie możliwe wtedy, kiedy poziomy życia w Europie, w Polsce i w Europie Zachodniej się do siebie zbliżą. No a według wszelkich statystyk, nawet w sytuacji, kiedy rozwijamy się 3 razy szybciej niż Zachód, to będzie przynajmniej za 20-30 lat. Pan był świadkiem tego wszystkiego, co działo się w Strasburgu, nie za sprawą Parlamentu Europejskiego, ale za sprawą terrorysty. Strasburg trafił na pierwszą stronę gazet. Wczoraj zabójca został zabity przez policję. Czego pan doświadczył w Strasburgu w ciągu tych ostatnich dni? Co pan wie, czego my nie wiemy? No, nie mam jakichś szczególnych informacji z pierwszej ręki, oprócz takich własnych obserwacji. No to jest przygnębiające, że duże miasto, które ma ten słynny jarmark bożonarodzeniowy, najsłynniejszy chyba w Europie, który odwiedza przez kilka tygodni grudnia prawie 2 miliony turystów, tak przynajmniej było do niedawna, właśnie może sparaliżować tego rodzaju sytuacja. Więc można powiedzieć tak, byliśmy skoszarowani w Parlamencie Europejskim. Nie można było z niego wychodzić. Obrady trwały do 24, co nie jest jakąś tam nadzwyczajną sytuacją. Bardzo często tak jest, ale później parlamentu nie można było opuścić. Ale te nasze uciążliwości były niczym w stosunku do tego, co przeżyli mieszkańcy tego miasta mieszkający w centrum. No i ludzie, którzy niestety zostali zaatakowani, ich rodziny, ci, którzy zostali pozbawieni życia i ci, którzy są ciężko ranni, w tym, jak słyszymy, także jest w tej grupie Polak ciężko ranny. To są przeżycia, których świadkami były także inne miasta europejskie, i to jest ten odwieczny problem, że to zjawisko raczej będzie narastać. Teraz dowiadujemy się szczegółów, że terrorysta był wpisany na tą specjalną listę S, czyli tych ludzi zradykalizowanych. Tyle tylko, że ten wpis niewiele daje, bo policje poszczególnych krajów nie są w stanie przypilnować wszystkich ludzi znajdujących się na tych listach, bo jest ich po prostu setki, jeżeli nie tysiące. A policjantów w takim tempie nie przybywa w żadnym kraju. No więc, mówiąc szczerze, to jest taka trochę fikcja. Policja wie, że ci ludzie są zagrożeniem dla ich społeczeństwa, jednocześnie nie jest w stanie za wiele w tej sprawie zrobić. Reaguje z reguły po fakcie, wtedy, kiedy pojawiają się ofiary i paraliżujący strach. Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:26. Radio Wnet, www.wnet.fm.